Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy widzowie, no postanowiłem w końcu zagrać puzzle Rusha, czyli robić zadania na czas i nagrać kilka sesji. Zobaczymy, jak to będzie wszystko wychodziło. Spróbuję grać, rozwiązywać zadania na 3 minuty. Mój rekord nawet nie wiem, ile wynosi w tym momencie, chyba 30 kilka, 32 czy 33, 4. Nie pamiętam dokładnie, zaraz to zweryfikujemy. A tymczasem spróbujmy te zadania porozwiązywać troszeczkę na czas. Zapraszam do zabawy i uwaga, odpalamy. Przy okazji piszcie, jakie wy macie rekordy na 3 minuty czy na 5 minut. No i moi drodzy, na 3 minutki 34, najlepszy wynik w tym momencie. No, czy to dużo, czy mało? Nie wiem, w sumie chyba całkiem przyzwoicie, mam nadzieję. No to lecimy. I gramy. Hop. Pierwsze zadania są względnie jeszcze proste. Macik na H7. Ojej, tutaj co się dzieje? Zgłupiałem, powiem wam szczerze. A, chyba skoczka trzeba wziąć. Ok. Jak się robi zadania dla widzów, to troszkę, powiem szczerze, stres mnie dopada i wolniej tutaj zwoje moje pracują. Tutaj, tak, trzeba mieć szachownicę całą w głowie. Nawet nie wiem, jak to czasowo wygląda. Okej, a tutaj hop, hop, hop. Mamy go. I teraz chyba tak, dobra. I królem tu się chowamy, ok. Oj, coś tam było źle, ok. I tutaj mamy matę albo figurka leci. I ten pionek by zasuwał już do góry. Tutaj trzeba wziąć jakąś figurkę odpowiednio. Chwila. Nic nie widzę, Krzysztof. A, już widzę, no przecież. Dobra. Okej. Tu jest szach, odbijamy. Bo jest koniec na G3. Chyba pionek zasuwa tutaj. Jakby się klikało myszką szybciej, to myślę, że tutaj chyba jest w sumie nie, no chyba hetman H7. Dobrze. Ile czasu? 30. Dobra. Mało czasu, mało czasu. Tak. O, rety, bić, nie bić, nie bić, nie bić, nie bić. Błąd, Krzysztof. O, powiem szczerze, stresik. I co dalej, tutaj? Hop, 32. Nie, źle. No, 32. No, w sumie ciężko powiedzieć, czy dobrze, czy nie. Sprawdźmy odpowiedzi w zadaniu numer... Tu w sumie nie wiem którym, ale jaka to była odpowiedź? Tutaj trzeba było. Zaraz. Teraz tak, zagraj problem. Analiza. Wieża tutaj. My zbiliśmy na A2. Król. Ha, należało zbić po prostu wieżę tutaj na B1, a dopiero później odbić hetmana. Ok. No to teraz to już wszystko jasne. Jak zrobić zadanie numer kolejne. Jak to wyszło? Było tak. Zbiliśmy tutaj. A, i król B8 trzeba było zagrać. No to tak wszystko jasne. OK. I ostatnie zadanie też jestem ciekawy. To też myślę, że to jest dobra nauka. Jeżeli robimy zadania, potem sprawdzamy rozwiązanie, to też jest nauka mimo wszystko. Oczywiście można to zrobić później samodzielnie. Tam bicie
było złe. Prawdopodobnie bicie skoczka jest dobre. Dokładnie. No tak, tak, tak. No dobrze. Spróbujmy zatem zabawić się jeszcze raz. Ok. To ciekawe. To jest kwestia też dobrego klikania w mychę. Zaraz, tutaj mamy tak. Dobra. Niektóre, oj, nie tu wieżę trzeba było zbić. Niektóre motywy się powtarzają oczywiście, więc też jest nam łatwiej troszeczkę to zrobić, czyli szybciej rozwiązać zadania. Ok. Ładny mat, ładna konfiguracja tam wyglądała. Tutaj wystarczy zagrać w ten sposób. Ok. Aha, tu nie mogę ruszyć tym. Dobra, muszę tak. I muszę co teraz? Tak? I tak. Okej, okay, troszkę długie to było, jak na taki początek. Chyba bicie. Bicie i co dalej? Tutaj, dobra. No, chlap. Oj, coś tam źle. A, król G7 trzeba było zagrać. Okej. Okay. Gdzie ten motyw już się powtarzał z tym pionem bandowym. Tutaj się robi przełom. Tutaj do hetmana szybko. Ok. Myślę, że tak i tak, tak, tak i tak. Dobra, tu musimy. O, rety. A, hetman C2, szybciutko. Hetman C2, czas ucieka. Ok. Nie tutaj. O, właśnie, widzicie, 26, 3 pomyłki. Niestety mnie eliminują. 47 sekund zostało. No 34, no spróbujmy ten rekord pobić, będzie to trudne chyba troszeczkę, ale jeszcze spróbujemy. Zagraj jeszcze raz, lecimy na 3 minutki. Wieżę na pewno zbijamy. Myślę, że tutaj się kończy ta partia. Ok. Hop. Hop. Dobra. O! A tutaj jest bicie. Ok. No co? No chyba hetmanem. I co teraz? Ojej, zgłupiałem. A, no przecież band Beniowskiego, no przecież. Ojej, to było zbyt proste, żeby tak długo myśleć. Okej, okay, tutaj zbijamy. Tutaj zbijamy. Okej, okay, dobra, działa. Co, jak to zagrać? Że co, o co chodzi? Nie rozumiem. Nie wiem, co tu zrobić w tym zadaniu. Kompletnie czas. A tutaj, dobra.
tutaj będzie groziło. O rety. No jak mnie zażył. Aha, tu trzeba bić przecież. Dobra. Powiem wam szczerze, nie wiem, tu źle. Właśnie, na tym tracimy czas. Hop. Źle, też również źle. Okej. No również źle. 29. Ciutkę lepiej. No powiem wam szczerze, że no, 5 zadań trzeba troszeczkę przyspieszyć. Myślę, że ostatni raz, do 4 razy sztuka, spróbujemy. To jest oczywiście, moi drodzy, kwestia treningu, tak? To nie jest tak, że zawsze wychodzi. No ale trenować warto. W sumie w 3 minuty, jak robimy 30 zadań, to myślę, że to jest całkiem okej. Okay. Piszcie, jakie wy macie rekordy. No spróbujemy jeszcze raz. Jeszcze raz na świeżo. Czuję, że jestem taki troszeczkę wolny, jeśli chodzi o przestawianie myszką. Dobra. A tutaj jak się schematy pojawiają, to jest dosyć łatwe. I tak, i wieża wjeżdża, ok. Takie zadanie obronne było, nieco trudniejsze. O rety, rety. Na pewno szach i tutaj bicie, bo na F8 wisi. Dobra, to zadanie już jest znane. Oj, tutaj może źle. To już też znane. Tak, tak. Dobra. I szach. Bierzemy wieżyczkę. W pożądalu. O, tu jest mat. Tak. Ojej, to coś za szybko, za szybko. Tu jest młynek tak zwany. Dobra. Oj, powiem szczerze. Nie wiem. Może tu? Źle. 30. No ale o jedno więcej mimo wszystko. Ja myślę, że 30 sekund jeszcze było. W zasadzie dwa zadania można było na tym zrobić, albo trzy, jakby się dobrze udało. No więc dobrze. Trening zrobiony. Taki króciutki trening. 4 zadanka Puzzle Rusha. Piszcie w komentarzach, jak wam idzie. No cóż, zawsze coś nowego. Spróbujemy ćwiczyć dalej, później poza wizją. Trzymajcie się zdrowo. Do zobaczenia. Hej.